przyjął. Lisiczki wolne. Lisiczki już ten rolał zrobiony? Okej. W takim razie A245987. Wolny. A to leci. Można w takim razie lecieć 16-110. Dobra, lecimy. Dźwięk sprzężonych zwrotów nie ma nic lepszego. Lisiczki potem na A, potem 45-97 będę miał kolejnego klienta 16-110. Już będę mógł? Tak. Dobra, tak wiedzieć 45-97 tam za wjazdowy, czy jak tam uważasz, to się jakoś leży. Imię Lindo Szymanek. Słucham. MKS wolny? Na razie nie. Przyjąłem. No jak tym cudem jesteś z powrotem w Szymankę? No nie wiem, no na Szymanka jestem z powrotem. Tu ci do Szymanek. Chodź do Szymanek. Proszę. Czy KP wolny? Dla kogo? Dla 16-110. Już udałem, że 16-110 może jechać. Aha, to czy co tutaj do mnie wjeżdża teraz? Już drugi raz nie da. Drugi tak już wszędzie przelot, żeby się zatrzymał. Co ty jeszcze na jak z wyszlak wypuściłeś? Boże. Ktoś mi wjeżdża na Evo. Kto to jest? 16. Powtórnie. A skąd ty tam się wziąłeś? Ale Mary. I mieli na ten MKS po niewłaściwym? Nie trzeba, już można puszczać. Ja. Ja wjechałem na szlak. Zresztą się pokombinowałeś coś. Tak, sam za zwrotnicę przestawiłem. Jak robisz, czy nie? Tyle, że jeszcze będę musiał czekać, ja pytam. Ja myślę, że ja nie czekam. Na to usnę. Panki. Tak? Dobrze, yes. Wyjazd dalej, czy mam wyjazd? Masz wyjazd. Bo to bo nie mam zamiaru się znaczy. Ty go teraz na dobry szlak. Jakby teraz puścić znowu na zły szlak, to ja już wychodzę. Nie, tym razem jest na dobry. Możesz jechać na razie do 40, bo no, rozjazdy, a potem 160 szlakowe.
chciałem się zatrzymować. A jak masz niby wjechać na inny szlak? User left your channel. Zostało ostatnich 5 godzin. Ostatnie niedobitki. I po płatku. A co się z nim stało? Wykrzaczył się. To super. A czemu w szymankach nie ma żadnego jednotoru? No, by się przydał. Ja chciałem jedną niespostrzeżenie. Szkoda, że szymanki nie są w stacji. Mam kościźni zasnąć. Co ja? Ja dostępny? Mówisz, że znowuż szymanki kościźni, to szkoda, że nie są w stacji. No. Dobra, moje ostatnie dwa pociągi. Nie, bo już widzę, że... Ja że wszyscy... Leci tam, czy nie leci? Nie widzę, leci. Że wszyscy już się zrobili, na niedługo kończę, to mówię, nie będę gorszy. Dojeżdżam do H. Dojeżdżam do SBL. A ty wracałeś z jakiego szlaku? Nie mówię, że ty przez głowę wracałeś, tak to jest mocne. Nie, on ja wracał przez Ewo. Aha, czyli na loli jedzie, to... Tak. Wiesz co, mi tak spięknie, czekaj.
jesteś fanem hip-hopu, rocka, popu. A to jest fajne. Ochotę na chwilę relaksu przy dźwiękach muzyki klasycznej. Odwiedź profil Dixter Polska na Spotify i sprawdź nasze playlisty. Jeśli szukasz największych gwiazd i kultowych piosenek, to koniecznie kliknij i obserwuj profil Dixter Polska na Spotify. Ja, ty nie mogłeś mnie puścić na przez trzymankach przez konstruktorach dalekowiernych? A co, przecież jedziesz? No nie jechałem od Szymanek do Chęć, nie jechałem po torach dalekobieżnych, tylko po tych podmiejskich, naprawdę jakimś ślacznym. No dobrze, spokojnie, ale na tamte tory wjedziesz z powrotem. Ja wiem, ale to już nie trzeba pokusić do tamtych torach. Ty jechałeś po dobrych torach. Jakbyś pojechał cały czas na wprost i wjechał na te same tory, na które teraz wjedziesz. Ale jemu chodzi na wprost, a on teraz idzie pewnie zigzagiem. Za chwilę pojedzie w lewo, na rozjeździe. No, teraz się nie dało jechać na wprost. Właśnie o tym mu... Właśnie a o tym mówię, że tak dało. To by jechał prosto, a teraz jedzie zigzagiem. A uwierzcie, że by się dało. Dałoby się, dobra, tylko chciałem trochę trasę przedłużyć. Muszę rano wstać, także na razie. Ej. To niepotrzebnie jest powalnie. No i co, i dobrze mówiłem, że wyjdziesz na ten sam tor. No to dobrze, dobrze, ale można prosto jechać. Nie potrzeba tych kombinacji. No ale teraz chociaż zwiedziłeś trochę rozjazdów. O, to jest to nieraz wyjechałem. Normalnie bym ciebie tak nie puścił, ale jak nie ma ruchu, to sobie mogę pozwolić. Że więc tak, czy ja już będę kończył za tym pociągiem, więc widzimy się jutro. I oczywiście na live i na tej stacji.